widzowie, ja nazywam się Adek i zapraszam Was dzisiaj do kolejnego odcinka z serii Poradniki. Słuchajcie, dzisiaj coś fascynującego, coś naprawdę dobrego, fajnego, a mianowicie coś, na czym możecie zaoszczędzić pionżki. Z tego co wyliczyłem, możecie zaoszczędzić około 8-10 euro, czyli około 40 zł. Na maszyny, które dzisiaj są płatne, a Wy możecie je mieć kompletnie za. Darmoszkę. Ale póki co, e, dzielę się z Wami czymś, co sam zdobyłem. Więc e, chciałbym, abyście zostawili e, jakąś łapkę i jakiś komentarz, e, albo hashtag maszyny, albo hashtag za darmoszkę, hashtag free. Słuchajcie, pokażę Wam te maszyny. Ja już je mam. Zobaczcie tutaj, kiedy wejdziecie, tu macie mod hub, tu bierzecie sobie kluczyk i tu macie odblokowane. Ja mam odblokowane rzeczy. Słuchajcie, możemy odblokować Horsza, coś takiego, możemy odblokować kuboty ubrania, możemy odblokować wermera ubrania, aero, czapkę i bluzę, Volvo, kurtki, czapki i tak dalej, ale możemy odblokować maszyny, zobaczcie, te maszyny, które są wydane na rocznice, które są... E... Maszynami płatnymi, Volvo Pack, e, Volvo Krabat, ten, który na MST chłopaki używają, Zetor, który na MST używają, Porsche Diesel, ciężarówka i Fendt Black Vario. Słuchajcie, ten case też na MST chłopaki używają, więc możecie to odblokować teraz. Poniżej macie listę kodów, czyli w opisie odcinka macie listę kodów, jak to zrobić. A teraz pokażę Wam, żeby to była prawda. Um, listę, w sumie macie listę kodów, i teraz jak to zrobić? Kiedy wejdziecie sobie tutaj w ten kluczyk, najprawdopodobniej nie będziecie tu mieli nic. Klikacie sobie tutaj odblokuj nowy przedmiot. I teraz ten kod, który macie w opisie odcinka, wpisujecie tutaj i zatwierdzacie go klawiszem Enter. Nieważne czy wpiszecie małymi literkami, czy dużymi aż się zapowietrzyłem, przepraszam, ale naprawdę chcę Wam pokazać coś ekscytującego i tutaj klikacie Enter i powinny Wam te maszyny wyskoczyć. A teraz chciałbym Wam udowodnić, że te maszyny autentycznie tutaj są i za chwilę Wam to pokażę w odcineczku, pokażę Wam też tutaj ciuszki. Ok, a więc bierzemy sobie karierę, weźmiemy sobie pusty slot, nowy rolnik i weźmiemy sobie chociażby, a nie będzie ojbejron i zaznaczamy sobie tutaj wszystkie DLC-ki. Ok, słuchajcie, widzimy się tutaj na. na, na w, w mapce już. Żeby Wam pokazać, że są tutaj ciuchy, słuchajcie, wchodzimy sobie tutaj. Patrzcie, mamy Volvo, kombinezon, tu mamy Volvo, tu mamy Waltre, tu mamy coś. Sprawdzimy sobie czapki, które były tam. Nowe odblokowane. Mamy czapkę Volvo, Vermera, Waltry. Mamy czapkę Aero, tą którą odblokowaliśmy. Mamy czapkę Kubota. E, zobaczcie, mamy cały strój tutaj. Kuboty. O, widzicie tutaj? E, cały strój mamy. Kuboty i tak dalej. To jest wszystko odblokowane. No i tutaj możecie sobie posprawdzać, Także, jak widzicie, to jest wszystko odblokowane. Słuchajcie. Teraz pokażę Wam, oczywiście, tu sobie weźmiemy. Nie, ok, tutaj szkolenie. Anuluj szkolenie. Ok, e, ja sobie tutaj ściągnęłem moda Easy Development Control tylko po to, żeby dodać sobie tutaj kaskę, e, żeby kupić te maszyny, które potrzebujemy. I teraz słuchajcie, wchodzimy do sklepu pokażę wam te wszystkie maszyny weźmiemy sobie tutaj po kolei a więc jedziemy case, zobaczcie case'a, mamy odblokowane te dwie maszyny możemy tego małego traktorka możemy obłotnik prze, 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 przedni obciążnik albo nie weźmiemy sobie kub, żeby wam pokazać ok, weźmiemy sobie tego case'a, zobaczcie, który jest też na MST, on jest odblokowany on teraz w tym momencie kosztuje 2 euro ten pakiet, możecie tu różne konfiguracje sobie dać zrobicie sobie jak uważacie, ja tylko chcę wam pokazać, jak to wygląda tutaj wszystko. Teraz e, idziemy dalej. Mamy case'a. Idziemy do e, mac Trucks. Zobaczycie. Zobaczcie, ta ciężarówka, która była odblokowana tutaj. Macie odblokowaną tą ciężaróweczkę. Tutaj konfigurację silnika. Możecie sobie zmienić. Kupimy sobie ją. OK. To jest amerykańska ciężarówka. Idźmy dalej. E, tutaj mamy Ee, Volvo. Ee, Volvo mamy, zobaczcie, macie odblokowanego tego krabata. Możecie go też zmienić na bolider jakiś. Weźmiemy sobie tego e, kra, krabata, i tu jest ładowarka Volvo, oczywiście do niej też są odblokowane e, wszystkie kombinacje, czyli szufle, nie szufle. Ok. Weźmiemy sobie Zetora. Zobaczcie, tego Zetora też mamy odblokowanego, kochani. I teraz najfajniejsza, myślę, rzecz. Duże ciągniki Fendt Black Beauty Vario. Mamy też go odblokowanego. Jak widzicie, możemy sobie go kupić. OK, słuchajcie, przejdziemy teraz pod nasz e, sklep, żeby wam pokazać, że tu faktycznie to nie jest żadna ściema, kochani. Zobaczcie. Są odblokowane maszyny, które są naprawdę... Troszkę pieniążków warte, możecie je używać. Zobaczcie Normalnie sobie tu wchodzicie Macie te wszystkie maszyny, ja tu sobie poprzeskakuję, zobaczcie, macie Keisika Który bardzo fajnie wygląda tutaj w środku też Macie ciężarówkę, pięknie wygląda, Mac, prawie tak jak Scania Tutaj macie tego z MST Volviaka. Tu macie Volvo ładowarkę, zobaczcie Macie Zetora Ok, i macie Black Beauty Vario. E, wszystkie te maszyny macie tutaj, możecie nimi śmiało słuchajcie grać. E, a więc co? Pozostaje mi wam tylko zaprosić was do grania, do korzystania z tych maszyn. No i tyle, kochani, jeżeli. E, Spodobał się Wam taki poradnik, krótki, szybciutki, tematyczny, szybko, zwięźlej na temat. Zostawcie łapeczkę, zostawcie suba jakiegoś, zostawcie komentarz przede wszystkim i do zobaczenia. Trzymajcie się już w następnych poradnikach, w następnych niespodziankach, trzymajcie się. Cześć!